Krokodyl Joko. Feralne zdjęcie. Jesteś pewny, że w domu taty znajdziemy coś ciekawego? Chyba zabraliśmy już wszystko, co ważne. Zostawiliśmy tu wszystko, co bezużyteczne. To był błąd. Notatki Hoppera znaleźliśmy tylko dzięki panu Pukowi. Wszystko jasne. To desperacja. Nie, po prostu nie chcę zaprzepaścić żadnej szansy odnalezienia Ksany. To gdzie zaczynamy? Spróbuj w salonie, ja sprawdzę gabinet. Elita, udało ci się coś znaleźć? Tak. Poprzednie życie. Co masz? Nic takiego, tylko zdjęcie. Mnie i mojego taty. Twoje zdjęcie z tatą? No to fajnie, że je znalazłaś. Mogę zobaczyć? Byłaś taka szczęśliwa. Byłam. To pewnie jedno z ostatnich zdjęć tatusia, zanim... Zanim... Co tam jest napisane? Bingo! To są wzory. Niektóre można przeczytać. To szkic kodu programowego. Trzeba powiększyć zdjęcie. Czekaj, jest mała szansa, że te wzory mają coś wspólnego z superkomputerem. Lubię podważać prawdopodobieństwo. Poza tym sama mówiłaś, że jestem zdesperowany. Co mamy do stracenia? Miałem rację, to program. Ot, zjadłeś tylko dwie dokładki. Chory jesteś? Nie jestem. Czy może chodzi o pannę Enefikę? Niesamowite, staram się, a ona mnie nie dostrzega. Urośnij kilka centymetrów. Chcesz mieć na sobie dzisiejszy obiad? O, idzie Elita. Jeremy jeszcze w pustelni. Siedzi w pokoju, nie jest głodny. Znaczy, że wygrzebaliście tam jakieś niezłe śmieci. Nie wiem, jemu się zdaje, że zobaczył coś ciekawego na starym zdjęciu. No tak, zdjęcie. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłem? No, wyślę Anais swoje najlepsze zdjęcie z zabójczym uśmiechem. To już jej lepiej wyślij zdjęcie Kiwiego. Ona uwielbia małe pieski. A ty skąd to wiesz? Einsteinie, potrzebuję twojego kompa. Tak, a po co? Żeby wysłać maila. Muszę wejść do swojej skrzynki. Dobra, i tak już skończyłem. Idę coś zjeść. Powiedz mi, jak skończysz i niczego nie dotykaj. Jasne, znasz mnie. Znam i w tym problem. Anais, jeżeli tym razem na mnie nie polecisz, to nie nazywam się Od Della Robbia. Nowa wiadomość od Oda? Czego chce ten głupek? Zobaczymy. Co to jest, zdjęcie Einsteinowej? Po co on mi przysyła takie głupoty? Ten facet, na pewno już go gdzieś widziałam. Dobra robota. Od dziś chodzę z najładniejszą panną w budzie, której na imię Sissi Delma. Co ja zrobiłem? O rany, ale nawaliłem! W dodatku wysłałem mnie to zdjęcie! O, jaki jestem beznadziejny! Einstein mnie zamorduje! To niesamowite! Nie miałem pojęcia, że Franz Hopper był spokrewniony z Aelitą Stones. A kto to jest ten Franz Hopper? Kiedyś był u nas nauczycielem, ale potem zniknął bez śladu. Susan Hertz zajęła jego miejsce. Byłaś wtedy mała, więc na pewno go nie pamiętasz. Pamiętam, inaczej nie przyniosłabym ci zdjęcia. Skąd wzięłaś to zdjęcie? Właśnie przed chwilą Della Robbia przysłał mi je e-mailem. Della Robbia? Ale on jest kuzynem Aelity. W takim razie jest też spokrewniony z Hopperem. Chyba wezwę oboje do siebie i poproszę ich o wyjaśnienia. Bardzo dobry pomysł. Każ im powiedzieć, co naprawdę ich łączy. A jak będą kręcić, wymyśl im jakąś karę. Elizabeth, nie powinnaś być teraz na lekcji? Mm-mm.
Na zdjęciu był tylko prosty program, który restartuje superkomputer. Nic specjalnego, chociaż kiedyś może nam się przydać. A więc to zdjęcie nie jest takie ściśle tajne? Nie, ale nie mów o nim nikomu. Lepiej, żeby zdjęcie Aelity z ojcem nie wpadło w niepowołane ręce. Na przykład w ręce Sisi? No nie, od nie zrobiłeś tego? Zrobiłem. Ej, Stone, Stella Robia. Dyrektor chce was widzieć w swoim biurze. I ten, a tak przy okazji, Belbuła, Stern i Ishiyama, idźcie z nimi. Z wami pewnie też pan dyrektor będzie chciał pogadać. Ale właśnie mamy lekcję. No co mówiłem? Nie mamy co mówić. Dlaczego? Słyszałaś, co mówił pan dyrektor, młoda damo? Dość zabawy w kotka i myszkę, łamałem już o wiele większych twardzieli. Śpiewaj, nazwisko, imię i płeć. No, Stones, Aelita, dziewczyna? Masz mnie za idiotę, prawda, tak? Uspokój się, Jim. Nie rób mi tu przesłuchania. Ja chcę im zadać tylko kilka pytań. Przepraszam. Intrygująca w tym zdjęciu jest obecność Franza Hoppera i Aelity Stones. Wyglądacie, jakbyście byli sobie bliscy. Stąd oczywiste pytanie. Czy naprawdę nazywasz się Aelita Stones? Tak, nazywam się Aelita Stones. A moi rodzice to... Franz i Antea Stones. I naprawdę jesteś Kanadyjką? Tak, jestem. I do tego sierotą? Jestem. Od Della Robia jest twoim kuzynem? Jest. Czy mogę coś powiedzieć? Na tym zdjęciu Aelita ma jakieś 13 lat. Tak, no i co z tego? Powiedział pan, że Franz Hopper uczył w naszej szkole 9 lat temu. Więc jeśli na tym zdjęciu naprawdę jest Aelita, to teraz powinna mieć 22 lata. Ale gołym okiem widać, że Aelita ma 13 lat. Więc dziewczyna ze zdjęcia to nie Aelita. Stąd wniosek, że Aelita nie jest spokrewniona z Franzem Hopperem i że naprawdę jest Kanadyjką, sierotą oraz kuzynką Oda. To bardzo ciekawe. A więc podczas gdy ja będę sprawdzał tożsamość Aelity, wy do końca dnia posiedzicie sobie w bibliotece pod opieką Jima. Ekstra. Mhm. Rozumiem, czyli konsulat kanadyjski nie ma żadnych danych na temat Aelity Stones, nawet jej akt urodzenia. Oczywiście, pozostaniemy w kontakcie. Dziękuję, do widzenia. No nie, aktywowana wieża. Co? Coś się stało, proszę pana? Panno Aelito Stones, chciałbym z tobą porozmawiać. Jim, dopilnuj, żeby nikt stąd nie wyszedł. Aelita, nie! A ty dokąd się wybierasz, Belbuła? To Delmar, sksanafikowany. Jim, Aelita nie może z nim iść. Jak śmiesz o nim mówić, że jest sfiksowany? A poza tym dla ciebie to nie jest Delma, tylko pan Delma. Nie idziemy do pana gabinetu? Nie, wolę się przejść po parku. A ja wolę iść do pana gabinetu. Wracajcie na miejsca, nie wyjdziecie stąd! Aelita jest w niebezpieczeństwie. Co? Chcecie ostro pogrywać? Nie przejdziecie, jeśli sobie nie przypomnicie tego, czego was uczyłem! Skoro chcesz... Brawo! Załatwione. Szybko, zwiążcie go! Co będzie, jak powrót do przeszłości nie zadziała? Jim nas zabije! Na razie mamy poważniejsze problemy. Przy nich Jim to bułka z masłem. Stop.
No jedź. Wygląda, jakby się pokłócił z córką. Szukajcie Aality. Dobra, powodzenia. Trzeba patrzeć pod nogi! Zwirtualizował Aelitę. Jest w sektorze leśnym. Wysyłam was natychmiast. Mhm. Jeremy, jesteś tam? Jestem z tobą. Trzymaj się. Zaraz się zjawią Ulrich i Yumi. Stryfozo! Cześć, ty oślizgła, wstrętna galareto! Pośpieszcie się! Stryfozoa goni Aelitę! Jesteśmy! Transfer Yumi! Skan Yumi! Transfer Ulrika! Skan Ulrika! Wirtualizacja! Zapomniałem, jakie to brzydkie. Myślałam, że lubisz ryby. Ale nie te wredne. Gotowa? Nie. Sana wysłał towarzystwo, ale nie mamy dla nich czasu. Uderzenie! Nie lubię ani mięczaków, ani skorupiachów. Okazało się nagle, że nasz Dero to ninja. Całkiem nieźle, Jackie Chan. Zobaczymy, jak umiesz grać w baseball. Ups, pogadajmy o tym, dobra? Widzę, że nie. Banzo! To jakiś koszmar. Aelita, no nie. Ten potwór wciska Aelicie do mózgu jakieś dane. Yumi, Ulrich. Tak, Jeremy? Co tam się dzieje? Stryfozoa złapała Aelitę. Są niedaleko od was. Co wy robicie? Śpimy, Einsteinie. A jak myślisz? Atakuje nas star grypny. Masz ty, pokraku. Super sprint. A już myślałem, że polubię kraby. Wow, ma pan dziś melodię do tańca, panie Dyro. Przykro mi uciekać, ale... Za późno. Aelita! Nie mogę w to uwierzyć, ale z niego twardziel. Musi gdzieś tu być. Aelita! Aelita, jak się czujesz? Dobrze. Ulrich!
Aelita! Gdzie ona idzie? Zwariowała? Cyfozoa wyprała jej mózg. Idzie skoczyć do cyfrowego morza. Zatrzymajcie ją! Tak? A jak mamy to zrobić? Możesz ją sprowadzić. Zdewirtualizuj ją! A jak myślisz? Co próbuję zrobić? Ale nie mogę. Cyfozoa zaszczepiła jej w mózgu jakąś blokadę. Musicie ją załatwić! Chyba żartujesz. Nie. Każę wam zdewirtualizować Aelitę. Dobra, już idę. Super sprint! A? Dobra. Jeremy, robi się bardzo gorąco. Co robi Ot? Przydałby się tutaj. Ulrich, zatrzymaj się, błagam cię. Nie wolno dewirtualizować Aelity. Spoko, na razie nie mam szans. Co jest? Od zbiera cięgi od dyrektora. Trzeba zmusić Aelitę do dezaktywacji wieży. Ta, może sam ją poprosi. Chętnie ci pomoże. Nie wiem, co robić. Albo stracimy Aelitę, albo Oda. Koleś kompletnie oszalał. Wcale mu się nie polepsza. Hej, to ja cię tego nauczyłem. Już nie mogę, gdyby tak wszystko skasować i zacząć od początku. Ale czemu nie? Dam radę. Yumi, Ulrich, uważajcie. Za chwilę zrestartuję superkomputer nowym programem. A nie zablokujesz systemu? Tak, może. Ale taki wstrząs pewnie uwolni Aelitę spod kontroli Xany. Na pewno wiesz, co robisz? Raczej nie mamy wyboru, prawda? No nie. Zaczynam. Jeremy, chyba ci się udało. Ale Aelita straciła większość punktów. Zregeneruje się, jak dotrze do wieży. Ale nie poprawiłeś humoru tarantulom. Co się stało? Aelita, później odpoczniesz. Musisz dezaktywować wieżę. Ot ma kłopoty. Wysyłam wam motor. Dobrze. Ah!
księżniczko. Później sobie pośpisz. Za późno. Jean-Pierre, wygrałeś, poddaję się. Może daj mi lepiej szlaban w sobotę zamiast... Mogę zmywać naczynia i prać ci skarpetki. Aelita, kod Lyoko. Rozczarował mnie pan, panie dyrektorze. Myślałem, że jest pan silniejszy. Wieża dezaktywowana. Uff, powrót do przeszłości. Edelman nie mógł mnie znać. Mój ojciec tu pracował, ale ja uczyłam się w domu i nigdy nie chodziłam do Kadik. I nie ma szans, żeby trafił na ślad Aelity Hopper? Nie, żadnych. Tym bardziej, że nie nazywam się Hopper. Ja nazywam się Szefer. W pustelni tata chciał zacząć od początku. Franz to jego drugie imię, a Hopper panieńskie nazwisko matki. Aelita Szefer? To niesamowite. Wiedziałeś to, Einsteinie? Tak, ale to bez znaczenia. I tak Aelita już na zawsze będzie się nazywała Aelita Stones. Pora na lekcję, wojownicy Lyoko. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie z